Cześć, tu Kinga z kanału Eko Kreatywna. Zapraszam Was dzisiaj na super filmik. Jest to haul lumpeksowy, jest oczywiście znowu, jak to zwykle jesienią i wiosną, z sieci Ciuchy w Krakowie. Tym razem zobaczycie relacje z Ciuchów na drugiego pułku, to jest osiedle w Nowej Hucie. I zobaczycie, co tam mierzyłam w przymierzalni. Za chwilę będzie krótka relacja z tego. No i zobaczcie, co mi się udało też kupić. Pokażę Wam to w stylizacjach. Część tych rzeczy będzie oczywiście udostępniona dla Was, także możecie pisać do mnie jak najbardziej na maila modaekokreatywna@gmail.com, albo jeśli jesteście ciekawi, co było wcześniej, to część rzeczy jest też na Vinted, Silk Design Wool. Zapraszam serdecznie, wszystko jest też w opisie filmiku. Zaproszę Was też na samym końcu na rozdanie, na wyniki rozdania, które niedawno było. Będą to ekotorby z moim zrobionym przeze mnie logo zespołu Wonky One. Jedna torba jest z podpisami całego zespołu. Także zapraszam serdecznie. Pokażę Wam też krótką taką relację z tego, jak nowy butik, powiedzmy współdzielony butik w Wieliszce, już zaczyna być przygotowywany dla Was. Jestem teraz, właściwie zrobimy to od razu, słuchajcie. Jestem teraz w trakcie takiej nawiązywania współpracy z salonem Kataluna, z Agnieszką z salonu Kataluna, i na tyłach salonu będzie salonik, butik vintage, butik ekologiczny połączony Luna, czyli właśnie sklepik salonu Kataluna z moim salonem, czyli Eko Kreatywna. I będziecie mogli tam też przychodzić, umawiać się ze mną, przychodzić oglądać ekociuszki, zarówno właśnie saloniku Luna, jak i moje. Będzie tam tak samo miejsce, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby przymierzyć rzeczy. Także będę Was już niedługo, za jakiś miesiąc, półtorej, zapraszać na otwarcie. Na tymczasem pokazuję Wam tu właśnie przebitki, jak tam już pewne zalążki zaczynają powstawać. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Cześć! Cześć! Witamy z salonu Kataluna w Wieliczce i już niedługo zapraszamy do połączonego sklepiku Luna i Eko Kreatywna na Rynku Górnym. Do zobaczenia! Hello! Także dla tych, co już się pytali, co się dzieje, czy będzie salonik, czy będzie jakieś miejsce, tak będzie i właśnie już powstaje. Także niedługo będą zapowiedzi, niedługo będą już jakieś filmiki konkretne, również na Shortsach, na Instagramie, na Facebooku, także obserwujcie Instagram Eko Kreatywna oraz taki sam Facebook. Także kochani, lecimy teraz. Oczywiście bardzo będę Wam wdzięczna, jeśli zechcecie zasubskrybować kanał i polubić ten filmik, bo bardzo zależy mi na Waszym wsparciu. Jest to ogromnie dla mnie ważne, także zawsze pamiętajcie proszę o tym, jeśli oglądacie i podobają się Wam moje filmiki. Lecimy, kochani! Lecimy, słuchajcie, teraz z konkretnymi zdobyczami. Udało mi się kupić dwie pary super, super bucików. Jedne są zupełnie nowe, drugie są w stanie superowym. Być może te jedne w stanie superowym będą dla mnie, bo są w moim rozmiarze. Już Wam pokazuję. Pokażę Wam też je przelotnie z outfitem, w takim zbliżeniu. Ale pierwsza rzecz to buty marki Jones i są piękne, skóra oczywiście. Tu Wam pokazuję, o, metkę od spodu, jak to superowo wygląda. Wszystko napisane, że skórka. No i zobaczcie, tutaj niestety fleczek jest do wymiany, no ale wiecie, fleczek. Reszta buta jest nowa.
Piękne brązowe buciki w najmodniejszym stylu, w super wysokości obcasa, około 6 cm, 6,5 może to jest. I zobaczycie te buciki tam w przebitce, pokażę Wam, jest to 38 rozmiar, jest na mnie o jeden rozmiar za duży ten bucik i będą one dostępne, zrobię specjalną też zniżkę na wymianę fleczków, bo szczerze mówiąc po prostu czasu nie mam, żeby wymieniać, ja tak to bym Wam już udostępniała z wymienionymi flekami, ale będzie tam dwie dyszki zniżki na nowe fleczki, także zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Drugie buciki są też super, to jest marka Hobbs, bardzo fajna londyńska marka, też 100% słuchajcie, skóra zamszowa tym razem. Bardzo piękne buty, super wysokość obcasa, niewysoki właśnie obcasik, piękny taki ciemny czekoladowy brąz, idealne w środku. To jest taki bardzo klasyczny, elegancki i taki naprawdę zawsze modny, taki nie jakiś trendowy, ale bardzo wdzięczny, pięknie wyglądający na stopie i zgrabny bucik, który pasuje do różnych rzeczy, i do sukienek, i do spodni. Najważniejsze, że jeżeli do spódnicy lub sukienki, to żeby rajstopy były w kolorze outfitu, najlepiej w kolorze butów, wtedy fajnie wygląda się i noga nam się nie skraca, kiedy buty są do kostki, taka moja rada. Także lecimy dalej. To już ostatnie dni tych holi i tych filmików na tarasie, bo niedługo zaczną się już takie temperatury i pogoda, że no nie da się. Chociaż dzisiaj jest wiatr, więc też się zastanawiałam, ale jednak jeszcze postanowiłam wykorzystać tą pogodę i zawsze jakoś tak tutaj jest, nie wiem jak Wy to uważacie, ale jak dla mnie tutaj jest tak jakoś przyjemniej chyba niż wewnątrz i zawsze jednak ta natura, to naturalne światło inaczej, no nie wiem. Dajcie znać, co sądzicie, czy wolicie studio, czy taras, ale no i tak niedługo nie będzie wyjścia, bo jak tu będzie śnieg, zawierucha i deszcz, to i tak się nie da tu kręcić. Słuchajcie, lecimy dalej, teraz mam piękne sukienki i żadna z tych sukienek nie jest w moim rozmiarze, więc one wszystkie są dla Was. Naprawdę super i bardzo fajnej marki. Pierwsze dwie sukienki są marki Nymph, pokażę Wam metkę. Ta jest obie są 40, czyli takie do Elki może większej nawet. Bardzo fajna marka, zobaczcie tam przebitki, mniej więcej jakie są ceny takich rzeczy marki Nymph. Super sukienka ta pierwsza jest, wiecie co, obie sukienki są z wiskozy, ta podejrzewam, że może mieć jakiś drobny dodatek, niestety nie ma właśnie składu na niej, ale może mieć jakiś drobny dodatek sztucznego. Taki szerszy rękawek, ona jest taka koszulowa, z wycięciami tu z boku. Ja się oczywiście Wam przelotnie pokażę w tych sukienkach, mimo że są za duże, z jakimiś pasami, bo tego typu koszulowe sukienki są bardzo, z jednej są takie nieformalne, z drugiej takie dość eleganckie, można za pomocą pasa zrobić z nich nawet biurową sukienkę, bo krój koszuli tutaj, tej góry jest taki zabudowany, jest taki bardziej formalny właśnie, a dół już trochę pozwala bardziej na swobodę. Myślę, że to jest fajna alternatywa dla koszuli i spodni i można właśnie sobie do tego na przykład w kolorze jeansowym, czy granatowym, czy jasnym beżu dobrać rajstopy i bodki. Fajnie by wyglądał też, podejrzewam, nie tylko do jasnego pasa, ale też do czerni i na przykład do brązu. Do brązu też super by wyglądał, do brązowych kozaków taki kolor i taki styl sukienki. Bardzo fajna sukienka, ta część jest około do kolan. No naprawdę piękny wzór materiału, bardzo ładny w ogóle, fajnie wygląda, tak nowocześnie, tu jest takie cięcie w ogóle, tu jest poziomo, tu jest pionowo, guziczki jakościowe, bardzo ładne. Piękne dwie sukieneczki, słuchajcie, one są bardzo do siebie podobne, trochę się różnią, ale ogólnie są w podobnym stylu. Ta jest bardziej beż i te paski są takie, ta jest 100% wiskoza na pewno i ma wywijane rękawki, też koszulowa jest taka, też będzie super i ona ma kieszenie. Nie wiem, czy tamta, zaraz sprawdzę, czy tamta też ma. No i zobaczcie właśnie, jak fajnie to też jest, właśnie ten sam rozmiar i one tak spokojnie do Elki. Bardzo, bardzo fajne, do góry się zapinają. Tutaj są paski niebieskie na beżu i czarny paseczek. I też no będzie super, super to wyglądać do jesiennych stylówek w takich chłodnych kolorach. Do czarnej marynarki, do kamizelki jakiejś, które jeszcze nadal świętują swoje 5 minut nadal.
długie 5 minut dosyć. Ona jest, ta jest troszkę dłuższa i nie ma aż takiego rozcięcia z przodu. Z przodu w ogóle nie ma rozcięcia, ona ma tylko boczki rozcinane. Także ma tutaj takie rozcięcia z boku do, też mniej więcej właśnie tak do kolan, powiedzmy. Tak, i tutaj ma już puszczone, też naprawdę fajna, fajna rzecz. Można to nosić też i w lecie, jak jest troszeczkę chłodniej, albo jak lubicie długi rękaw po prostu nosić. Mega fajne sukienki, naprawdę udały się, bardzo dobra marka. Tu mam też bardzo fajną sukienkę, Wow to go. To jest w ogóle napisane rozmiar XL, ale ja bym raczej to polecała do L-ki. Mimo że jest rzeczywiście pacha dosyć szeroka, to jest taki węższy krój, taka sukienka bardziej w stylu lat 60. I też jest to fajny skład, już Wam powiem jaki. Zapasowe guziczki są, ona jest w ogóle nowa ta sukienka, słuchajcie. Designed in Belgium, Feel Good Fashion, to jest Wow to go, taka firma. Fajna, naprawdę fajna, jakościowa rzecz. 92% bawełna, 8% elastan. Bawełna z elastanem posiada pasek wbudowany jakby. Piękny materiał. No patrzcie, jakie cudne kolory. Zieleń z takim jakby... Wygląda to jak jakaś głowa pieska albo kotka. Trudno powiedzieć. Albo po prostu taki wzór geometryczny. I bardzo piękne kolory takie doda. Naprawdę przesuper jest wzór tej sukienki. Tak mi się spodobał, że bardzo żałuję, że nie jest na mnie, bo ja bardzo lubię takie designerskie materiały, które mają ciekawy wzór, fajną kolorystykę, do której właśnie można dobrać super dodatki. Teraz sobie wyobraźcie do tej sukienki czerwoną torebkę albo różową, jakąś żółtą broszkę, różowy żakiet albo żółty, albo czerwony. Wszystko tutaj można dołożyć, można fajne kozaki do tego dobrać. Jak lubicie kolory, to kolorowe, czerwone na przykład, albo tutaj jest żółć, więc taki jasny brąz, taki żółtawy beż kozaków też super by wyglądał do tego. Naprawdę śliczna jak nowa sukienka, więc bardzo Was zapraszam oczywiście do niej. Kolejna sukienka jest sukienką, którą już mam w swojej kolekcji, w moim rozmiarze, bardziej moim powiedzmy. Jest to marka Frequent, super ma wzór ta sukienka, to jest oczywiście wiskoza, rozmiar L. No i jest to L, piękna sukienka, długa maxi, z takimi szerszymi rękawkami, z falbanami, super. Na jesień też byłaby ekstra do jakichś takich swetrów w kolorze jesieni, bo żółty kolor i w lecie, i w jesieni fajnie wygląda, zależy co do tego dobierzemy. Mega, naprawdę piękna, taka gruba żorżeta wiskozowa, super detale, bardzo fajnie wykończona sukienka. Ja tamtą moją bardzo lubię, tą, którą sobie zostawiłam, identyczną w zasadzie. No, także super. Też można luźno nosić, można nosić z pasem na przykład kremowym. Co chcecie, słuchajcie. Niekoniecznie kremowy, może być żółty pasek, może być kontrastowy jakiś pasek, jeśli lubicie takie kontrasty z czernią czy z brązem też. Mega fajna. Słuchajcie, kupiłam też bardzo fajną kurtkę, w bardzo dobrym stanie. Jest to skóra, jest to Marks & Spencer, około rozmiar M. Na mnie jest dziesiątka, dokładnie, to jest M. Na mnie jest odrobinę duża ta kurtka. Patrzcie, jaka pięknie wykończona kurteczka z takimi dziurkami tutaj. To jest taki piękny śmietankowy beżyk, krem właściwie, niezapinana, jest to taki właśnie żakiecik trochę w stylu Chanel, można by to nosić do beży, właśnie do brązów, ale ja tutaj Wam mierzę do po prostu do tego kombinezonu, który mam na sobie i do kremowych Valerii, bo teraz jeszcze jest ciepło i spokojnie taką kurteczkę już wieczorem albo jak jest chłodniejszy dzień można wcielić do swojej garderoby. Ja sobie nie zostawiam tej kurtki, bo jest na mnie minimalnie duża, dlatego że ona jest profilowana, ona ma profil na biust, ja nie mam takiego dużego biustu, więc tutaj nie za dobrze moim zdaniem leży w biuście. Powinno to być na rozmiar typowy M według mnie, natomiast będę sprzedawać tą kurtkę w niezłej cenie, jak na taką piękną skórę jakościową w takim stanie, bo jest podszewka jest na tyle już taka trochę, no nie jest jakaś bardzo zła, ale trzeba by tą kurtkę dać do prania moim zdaniem, więc wezmę to pod uwagę przy wycenianiu. Jak widzicie, nie ma tragedii, to nie jest nic podarte ani nic, ale jednak jak ja bym miała ją nosić, to bym albo próbowała ją sama wyprać, albo raczej dałabym do pralni, żeby skóry nie uszkodzić, bo naprawdę jest piękna.
Także tadam, takie cudo udało się upolować. No i teraz znowu coś świetnego, co mi się mega też podoba dla mnie, ale jest chyba trochę jednak za duże na mnie. Taka, ja bym też powiedziała, że to jest taka MKL-ka raczej. Piękny sweterek z takim dekoltem V, większym troszeczkę, ale nie dużym, nie głębokim. Bardzo, bardzo fajny sweterek kaszmirowy. Tylko wiecie co, no nie ma metek, ale jest na pewno to kaszmir. Już Wam pokażę zbliżenia, więc sami zobaczycie. Ja się specjalizuję w naturalnych materiałach i kocham wełny, kocham kaszmir, alpakę, więc naprawdę już mam na tyle doświadczenie, że wiem na 100%, że jest to kaszmir. Sweterek jest bardzo fajny, puszysty, ale takich cieńszych kaszmirów. Nie jest to taki gruby, z takim długim włosem, który potem wyłazi. Naprawdę super, zobaczcie, tu żadnych przetarć, tak samo na łokciach, bo kaszmiry zawsze obserwujcie, jak kupujecie w jakichś lumpeksach, czy łokcie nie są wytarte, czy nie są takie już przecienione te łokcie, bo to się zdarza, nawet takie, za takie całkiem droższe ceny ostatnio widzę, jak byłam, to te kaszmiry wcale nie były w dobrym stanie, a były po ponad 100 zł niektóre. A tutaj naprawdę sweterek jest w bardzo dobrym stanie i przepiękny jest ten kolor, po prostu jest boski, jest boski. Tak mi się podoba ten kolor, że się naprawdę bije ze sobą, czy sobie go zostawiać, czy nie. Ale no zobaczymy, jest jednak to taki oversize'owy sweter, więc no mam trochę tych swetrów oversize'owych, zobaczymy. Ale naprawdę piękny i kurtka, którą Wam teraz pokażę, kurtko-płaszczyk, jest w podobnym kolorze, trochę bardziej intensywnym. Płaszczyk z H&M, niby rozmiar 36, ale według mnie to jest takie 38 raczej. Słuchajcie, z super składem, bo ma 49% wełny w sobie. I ma piękny kolor. Słuchajcie, 50% wełny, płaszcz. I teraz są właśnie modniejsze, weszły jakby takie trendy na te krótsze płaszcze, że są właśnie bardzo, bardzo modne. Naprawdę, stan jest mega. On jest taki z takiej dłuższej wełenki, z takim włosem. Piękny płaszczyk, piękny kolor tego płaszcza. Jest zapinany na dwurzędowo na jeden zatrzask. No zobaczcie, jaki super kolor, jaki super stan. Połowa wełny, więc wow, jak na płaszcz z H&M, z sieciówki jednak, nie? Super fajny. Bardzo ciepły materiał, on nie ma tutaj ocieplanej podszewki, ale ta wełna z włosem jest tak gruba, że spokojnie to jest płaszcz na zimę, absolutnie. To są, słuchajcie, wszystkie zdobycze na dzisiaj, nie za dużo tych zdobyczy. Nie szaleję teraz tak z tymi zakupami, bo wiecie, jednak ceny w lumpeksach są bardzo wysokie, a to wszystkie te nowe dostawy, no to jednak są naprawdę wysokie ceny, no i jeżeli mam je udostępniać, no to też no nie mogę za bardzo przesadzić, prawda? Także piszcie koniecznie, zapraszam Was serdecznie do kontaktu i zapraszam Was na następne filmy. Teraz powinien się pojawić jakiś filmik vlogowy jeden, bo będę się wybierać na wycieczkę i myślę, że może to być też fajny dla odmiany taki relaksowy filmik. Pokażę Wam też w kolejnych filmikach taki haul trochę mieszany second handu, rzeczy, które udostępniam grzecznościowo od innych osób, ale będą to bardzo, bardzo premium rzeczy, także już zapowiadam, że będą rzeczy super firm, bardzo takie eleganckie, trochę z wyższej półki, będziecie mogli coś takiego sobie tutaj upolować, także zapraszam już na kolejny tydzień na te filmy. I teraz zapraszam Was szybko jeszcze na wyniki rozdania i żegnam się z Wami do następnego filmu. Cześć kochani, pozdrawiam serdecznie i też mam nadzieję, że osoby, które mnie oglądają, nie mają wielkich problemów przez ostatnie kłopoty powodziowe z pogodą. Także mam nadzieję, że nikt z Was poważnie nie ucierpiał, ani Wasz dobytek. I jeżeli są osoby w potrzebie, to życzę Wam, żeby wszystko się ułożyło dobrze, żebyście uzyskali pomoc i kochani, pozdrawiam serdecznie Was. Moi drodzy, to teraz losowanie z rozdania ostatniego. No, mam tylko dwa zgłoszenia, więc osoba, którą wylosuję, dostanie torbę z autografami zespołu i logo. Druga osoba, w związku z tym, że są tylko dwie, dostanie ode mnie taką samą torbę z logo i może być na niej podpis Wiktora jako Wikuka, czy jeśli chcecie, jeśli nie, to po prostu torba z logo Wonky One.
i jest to bardzo fajna lniana torba, którą można używać jako mini plecaczek na zakupy, także losujemy, słuchajcie, dwie osoby zgłosiły się, oczywiście sprawdzimy, czy osoba ta jest subskrybentem kanału Wonky One. Dobra, mam. Jest. I patrzymy, któż to, słuchajcie. Jest to Ewa Kuboń. Tutaj macie na dowód, że nie kłamie. Także bardzo proszę o zgłoszenie się mailowo po tą nagrodę. Druga osoba, też proszę się o zgłoszenie i o deklarację, czy ma być z podpisem lidera zespołu, czy też sam plecaczek z logo, i wyślę oczywiście na wskazany adres impostem, także zgłoście się, kochane panie. Bardzo wam gratuluję zdobyczy, bo myślę, że bardzo fajna, przydatna, wielofunkcyjna rzecz. Może nawet kiedyś te podpisy razem z podpisem Wiktora będą coś warte. Będą dużo warte. Także dziękuję, kochani, za udział w tym losowaniu i zapraszam was też na, przy okazji, na piosenkę zespołu Wonky One, której dzisiaj, czyli w piątek, jest premiera. Jest to piosenka Ogień na kanale YouTube. Bardzo serdecznie was zapraszamy.